Tutaj, cześć, cześć, Zosz. Zapraszam Was na 79. odcinek z Cities Skylines PlayStation 4 z dodatkiem Snowfall. Co tu dużo mówić? Zaczynamy! I'm Panem Askelin of Mars Official Radio. Lean back, relax and let us do the rest. Our songs are simply the best and my hosting is too. Daniel has sent us a letter. I'll read it to you. Hello, Panem, and thank you so much for your show. Take care, my friend. Love always. Dear Professor Lincoln, I don't know what to say. Please roll the next song. Zaczynamy. No i tak, jesteśmy w naszym mieście. Dawno nie było odcinka ze Snowfalla, zresztą na logikę możemy się nawet spodziewać, że a to już widzisz, nie będzie nagrywać zimowej serii. Jeszcze jest ten i jeszcze jeden odcinek, aby zakończyć serię z 80. odcinkiem i to nie będzie live, to będzie zwykły odcinek raczej. Więc tu już mówić, tak, bo chcę zimową serię skończyć już całkiem nieźle i przygotować ją do Industries w pełni i gotową. I tak, dziś się zajmiemy dwoma rzeczami głównymi, no może trzema. Po pierwsze, czterema. Nasz park rozrywki trochę rozbudować, powiększyć, bo on nam się powiększa i tak dalej. Po drugie, przy zoo trochę posiedzieć, powiększyć zoo. Po trzecie, zająć się naszym parkiem, który ma być tutaj wybudowany. Dziś tylko pewnie głównie wejście zbudujemy i tego typu rzeczy. Tutaj on się będzie ciągnąć prawdopodobnie gdzieś, nawet aż dotąd. I po ósme, rozbudować tą dzielnicę, bo byłoby miło, gdyby ona trochę się powiększyła jeszcze. Więc zobaczmy, czy miejsca dla ludzi są. Są miejsca dla ludzi, ale może być ich więcej. Więc tego się trzymajmy, że może być więcej miejsc dla ludzi i dajemy im sobie tutaj jeszcze jedno miejsce, bo jednak ludzie to ludzie i dobrze by było, żeby ich było dużo. Dobra, dalej. Kolejna rzecz, jaka się by na pewno tutaj przydała, jak ludzie mają już mieszkać, no to jest oczywiście edukacja. Więc postawimy im tutaj szkołę średnią i szkołę społeczną. Proszę bardzo. I tutaj faktem handel jak był, tak tutaj będziemy go budować dalej, jak się będzie już chęć jego budowy. Dobrze, póki co tutaj wszystko całkiem ładnie, to z tego co widzę nawet funkcjonuje. Aha. A, no tak, w sumie coś w tym jest, że oni mogą chcieć tędy jechać. Chociaż teoretycznie powinni mieć po prostu możliwość jadę tędy. Zamiast tędy. Aha. No w sumie coś w tym jest, że to jest dla nich krótsza droga i przez to będą się robić kolejki. Kurde. To mi się nie podoba. To poczekajcie. Pierwsze co to zepsujmy im ten ich skrócik, który tutaj sobie stworzyli, a mi się on kompletnie nie podoba. Bo tutaj to powinno działać trochę inaczej. Czekajcie. Tutaj. Tutaj. I tutaj. Zmień kierunki. Dobra. Świetnie. I nie będzie światła jeszcze przy okazji. To już jest w ogóle idealnie. I tak. Pierwsze wyłączmy wszystkie funkcje, które mi się nie podobają. I zmieńmy na prostą. Dobra. Teraz w teorii powinno to już lepiej działać. No i tutaj oczywiście będą teraz jechać tędy i to jakoś być objazdem, ale chcę, żeby korzystali z tego tak, jak powinni z tego korzystać, a nie tak, jak im się umyśliło. I to z pewnością też nie był zbyt dobry pomysł z mojej strony, żeby im na to pozwolić. Dobra, tu może nawet coś jeszcze dzisiaj wkręcimy, ale nie chcę mówić, co dziś zrobimy, nie wiedząc, co dziś zrobimy tak właściwie. Więc tak. Przejdźmy najpierw może do naszego parku rozrywki, bo on był został zbudowany jako pierwszy w tym mieście z parków tych, tego typu. No i tak, czy my tutaj mamy wszystkie atrakcje, które są dostępne na danym naszym aktualnym poziomie. Widujące filiżanki. Porównajmy sobie wielkościami i zaraz zobaczymy. Tak, mi się wydaje, że tutaj są właśnie. Okej, okay, czyli ta część, mamy już, jestem przekonany, czy tutaj do zoo, czy zoo jest już w 100% gotowe i pełne. Aha, bo my nic w zonie wbiliśmy żadnego kolejnego poziomu. To trochę tłumaczy, czemu nic nie ma tutaj dalej. No dobra, czy są tutaj nasze przepisy? Są przepisy, więc jedyne to, co w takim wypadku pozostaje nam czekać. Dobrze, no to w takim wypadku przechodzimy na nasze dobudowy naszego tutaj wypadku, który będzie tutaj, za jakoś go wybudujemy. I tak, już widzę pierwszy problem, jaki mamy. A mianowicie, tak, tutaj ludzie korzystają, czekaj, nie, przepisy. Przepisy to nie jest. Fajnego nowego pojawia się dodatek do City Skylines, cały czas o tym mówię. Na PC wersję. Campus. Jestem bardzo nim podekscytowany, bo nie sądzimy, że się pojawi... Szczerze? To nie sądzimy, że się pojawi jakikolwiek nowy dodatek do Cities w najbliższym czasie. Czy się w ogóle pojawi nowy dodatek, ale
z tego co widać, paradoks jest na tyle prężny, czy tam kolosal, jak to tam woli, że chcą robić dalej i chcą iść, żeby Cities było cały czas się dalej rozwijało. To co jestem od nich zadowolony. Jestem za. No ale się zdziwiłem trochę. Na tyle się zdziwiłem, że nie sądziłem, że to się jeszcze zdarzy. Dobra, tak czy siak, moje zdziwienia pozostawmy na kiedy indziej. Musimy tu zrobić... Musimy to stąd wywalić na chwilę. To się zajmiemy całą resztą, czyli wywalaniem tu wszystkich ścieżek, wszystkich drzewek, wszystko tu trzeba wywalić. Z obrębu, który nam tutaj będziemy teraz budować. Tak, tutaj są pociągi, które tutaj się kręcą. Zaraz się zastanowimy, co z tymi pociągami zrobić, tak właściwie nawet. I tak, pierwsze co może zróbmy, to stwórzmy tutaj strefę właściwie parkową, bo to może być ważne. No, proszę bardzo, tu będzie nasza strefa parkowa. Tak, i tu będzie jedno wejście, dlatego tak chcę to właśnie przesunąć. I tutaj, tu dokładnie na tym obszarze będzie nasz park się tutaj ciągnąć. I na razie go dociągniemy sobie aż dotąd. To czy aż takie to długie będzie, to wam nie powiem, szczerze, bo nie mam tego pojęcia. Ale ważne, żebyśmy mieli już zrobioną podstawę. Dalej, usuniemy drzewka, żeby widzieć od razu, gdzie to jest. Bo wiecie, jak usuniecie drzewka, to od razu wiecie mniej więcej, gdzie, co i jak będzie się znaleźć. Tak, bo mnie to teraz leje deszcz, nie wiem, jak u was. Odcinek powinien się pojawić w poniedziałek, tyle powiem. To jest pewną wiadomością, z mojej strony przynajmniej. Natomiast to, czy tak będzie, na pewno w 100% to wam nie powiem. Dobra, i pierwsze co widzę, to tutaj sobie trochę to pokręciłem z tego co pamiętam dokładnie. I tu będzie park pod tym, a tu jest aktualnie handel. I czy tutaj jakikolwiek komunikacja tam gdzieś tam się kręci pod tym? Dobra, nie kręci się. No to dobrze, bo nie chciałbym tutaj nic psuć teraz znowu. Mhm. Tak, teoretycznie moglibyśmy tutaj tą drogę zupgrade'ować. No, to nie byłby taki zły pomysł. Jest już droga poniekąd. Ale takiej drogi, które ja bardzo lubię w tego typu miejscach, czyli drogi z parkiem. Może to być nawet nie taki zły pomysł. Tylko tak, są budynki, których trzeba byłoby przesunąć i możemy się tym zająć, tak? No, zrobiły się światła. To też, to mało dobra wiadomość, ale tym mogę się zająć akurat całkiem szybko. Czy gdzieś jeszcze nie zrobiły światła? Nie, no przecież tutaj jeszcze dzisiaj nic zbytnio nie zacząłem kręcić. Dalej, tak. Jak zaczniemy tutaj kręcić, no to... Aha, tu jest jakaś dziwna ta stacja metra. To jest bardzo dziwne, żeby to tak jechało tutaj, tak? Aha, i tu jest jeszcze stacja metra. Okej, czekajcie, bo tu się... Bo to jest ciekawsze niż myślałem. Dobra, to tak. To wywalmy. Dobra. Widzę, że tutaj to jest... Widzę, że tutaj są jakieś niezłe jazdy. To tak, jak tutaj to ulepszymy, zablejdujemy, to trzeba będzie to stąd trochę wywalić, bym powiedział wręcz. A żeby to wywalić, trzeba przenieść tą stację stąd. Już teraz. No dobra, tu i tak zaraz wszystkie budynki pójdą, więc mogę w sumie to tak zrobić. Dobra, dawaj później to, tak. No, tutaj będzie dosyć duże zamieszanka teraz zrobimy im tutaj. No, no, trudno, czasami trzeba, tak? I tutaj sobie postawmy na stację jakoś tak gdzieś tutaj. Dobra, to będzie całkiem dobre. Później stąd będzie właśnie to podłączone. I to już powinno być lepsze. Dalej, tutaj są przystanki, tutaj też nie możemy je przesunąć, dokładnie. Dalej, ciebie. Na razie po prostu je przerzucam, tak później się będą tutaj pewnie przestawiać może. Byłoby miło. Dalej, no nawet się wszystko już teoretycznie jeździ. Ale tak nie będzie zbyt długo, ponieważ ta stacja będzie trochę przestawiona. A mianowicie, aktualnie jest ustawiona w ten taki dziwny sposób. Teraz my ją trochę w ogóle wykręcimy. No to tak, ulepszmy to jeszcze całą tą drogę, póki dokąd możemy, czyli dotąd. No to daleko żeśmy nie zaszli. Ale i tak lepiej niż wcale. No bo dalej, tu jest kolejna stacja metra. I tutaj już chyba mi się nie uda zrobić zbyt ładnego zakrętu. No ma, nie, tutaj po prostu zrobimy taki. No to trudno. Trudno, czasami trzeba zrobić nawet takie zakręty. Żeby nie były aż tak piękne. Ale im mniej takich, tym lepiej. To wiadomo zawsze. No ma, no i stąd będziesz mieć podłączone tu prosto.
Tu jest jeszcze taki z... Tu jest jakaś masa tych połączeń bamba, metra. Ja na pewno nie sądziłem, że tu jest... Że ja aż tyle tutaj mogę tego wszystkiego powciskać. Dobra, no i tak. I stąd wtedy też nie możemy teraz już to po prostu poprzerzucać. O, i teoretycznie już powinno wszystko działać. Tylko tak. Praktycznie, to tutaj się teraz wszystkie nasze linie poprzerzucały. I to w taki trochę niekontrolowany sposób. O, dobra, no i teraz powinniśmy być w stanie powrzucać się tam, gdzie powinny być. Tak, bo tu jest ogólnie, jeździ dosyć dużo tych linii. O, widzę, zobaczcie ile ludzi tutaj z tego korzysta, teraz dopiero to widać. Dużo. Dużo. Zróbmy pauzę, przenieśmy ten budynek, no dajcie. A więc nasze stwierdził, a przebudujemy tutaj to, tylko ten kawałek drogi, co nie? No i zobaczcie jakie tutaj się zrobiły akcja teraz. Normalnie akcja, reakcja. No, ja cały czas, jak ktoś tam śledzi to, to może wiedzieć, się zastanawiam nad zakupem aparatu teraz. Zaraz pójdę o krok dalej, jak będę mieć chwilę czasu, czyli dzisiaj na pewno. Tak mi się wydaje, że będę mieć chwilę czasu. To się, czekaj, co to jest? Czy to jest? Tak, to jest dojście tutaj. Nie sądziłem, że takie dojście tutaj mieliśmy. Zrobione. Okej. Dobra, to trochę mi tutaj... No dobra, to musimy zostawić, tylko sobie... Żebym pamiętał, że tutaj jest ta ścieżka. To ją sobie zrobimy gdzieś tutaj wyjazd. I zaraz ją przestawimy. Nad tym aparatem i zamierzam sobie, bo... Są dwa aparaty, które faktycznie jakkolwiek mnie trochę bardziej interesują niż większość. Ale to i tak nic mi nie daje, no bo na razie jestem z tym, czym jestem, więc tu jest stacja metra. Ale jeżeli już zacznę tutaj coś dalej myśleć na ten temat, to już będzie robić coraz ciekawiej. No i właśnie będę sobie robić teraz, jak będę mieć chwilę pełen czasu, a mówiłem właśnie, się to zdarzy niedługo. Test. Będę sobie robić porównanie, co według mnie właśnie aparat jest lepszy, bo jeden ma tam większy zoom, drugi ma z kolei, znaczy jeden ma zoom, a drugi nie ma optycznego zoomu. No, ale to są już takie moje bardziej prywatne, będę tutaj się kręcić z tym i się trochę zastanawiam, co wygra, bo jednak drugi aparat z kolei mogę z nim robić wszystko. Tutaj na zasadzie wszystko, mam na myśli wszystko fizyczne mogę z tym aparatem robić. Mogę go wrzucić do rzeki, to ten nic mu się nie stanie. Mogę nim wrzucić do ściany, to też mu się nic nie stanie. Mogę z nim iść spokojnie na pustyni i to jest akurat, nie uwierzycie mi, naprawdę dosyć duża zaleta, bo ja byłem parę razy na pustyni. I na pustyni tak fajne zdjęcia można porobić, a jak nie macie sprzętu, który możecie to robić, znaczy ja wtedy nie miałem nawet kamery, nie miałem telefonu. Miałem chyba wtedy są tylko PSP. Ale tak czy siak, no to jest to. To co tu dużo nie mówisz, to jest naprawdę pustynia, to na pustyni się robi idea, świetne zdjęcia. I teraz doszliśmy do tego miejsca, do tego nie przewidziałem, że do tego dojdziemy. Bo tak, pomijając to, że tutaj jest ogólnie już mało miejsca, to tu jest jeszcze go mniej. Przez tą stację. Tak, ogólnie tą stację bym sobie przesunął na maksa, na sam koniec tutaj. I puścimy z tej stacji jakoś pociągi w podspód. Tak, bo tutaj to torowisko mi się trochę nie podoba. Mimo wszystko to torowisko tutaj to nie jest idealna rzecz, więc tak, przesuniemy sobie najpierw tutaj to. Później dalej sobie zupdate'ujmy to wszystko. Czekajcie, zapisuje się gra. Zdajmy jej chwilę. Z tego co mi się wydaje w kolejnym odcinku, już ostatnim, to się będzie bardzo dużo działo przez to, że pierwszy to będzie ostatni odcinek, tak? A po drugie przez to, że wszystkie parki się zaczną się update'ować i a ja będę chcieć jak najwięcej zrobić ostatniego odcinka, no. No to w sumie nawet jest takie trochę dosyć logiczne, że ostatniego odcinka chce się zrobić dużo rzeczy, no ale... Ale zobaczymy w kolejnym odcinku, tak? Się będzie działo w kolejnym odcinku, zobaczymy w kolejnym odcinku. I tak, tutaj ponieważ nie chcę mi się tutaj już zbyt bardzo kręcić, to macie tutaj tak i tu będziecie mieli tak. A nie, tutaj trochę coś dowyszło. Ciach. O, dokładnie. Proszę bardzo. No i tak, sprawdźmy tutaj się zrobiły gdzieś skrzyżowania.
Nie, tu się zrobiło jedno. Okej, dobra. I teraz co możecie tutaj pomyśleć, jak na to patrzycie? Ja tu widzę jeden wielki podstawowy problem, którym kiedyś w ogóle sobie nie zdawałem sprawy i myślałem, a będzie fajnie. No niestety, widzę, że nie będzie tak fajnie, jeżeli nie zrobisz jakichkolwiek połączeń dla pieszych właśnie w ten sposób. No a teraz już dzięki temu będzie od razu lepiej. Dobra, no i tak, ta stacja, tak jak mówiłem, będzie tutaj. Postawimy ją sobie na samym końcu. Przepraszam bardzo. Ale jak tutaj będę chciał koniecznie wstawić jeszcze jakiś park. No i dzięki temu, ogólnie też odcinek dzisiaj, co by się nie działo, nie będzie trwać długo, bo o 19. Tak, ja zacząłem nagrywać o 18:30, natomiast o 19 jest coś, na co wszystkie osoby na świecie teraz czekają. A mianowicie 19:30 rzecz jest, no. Wiadomości, kupomości. Ale czemu ja oglądam wiadomości? Przecież ja normalnie nie oglądam wiadomości. No, raz na jakiś ruski dok. Mogę obejrzeć wiadomości ze względów na to, co tam się tak właściwie pojawi. A co się pojawi takiego? No, będzie nowe studio. Nowe studio, w którym Holecka i spółka, żołnierz i smok, smoczyca, będą prezentować swoje akcje. Dobra, no i tak, najpierw wymyślmy może, gdzie będzie najlepsze miejsce na wejście do parku główne. No i tak, ja szczerze powiedziawszy nie mam do tego pojęcia. Ale zakładając standardy unijne i tak dalej, no to to miejsce będzie dobre dosyć gdzieś tutaj. A nie, bo to jest nierówno. No dobra, no to nie. To gdzieś tutaj montujmy, tak? Żeby nie było zbyt przy jakichś tam miejscach. No i czemu ja to teraz zrobiłem? Ona po to, żeby tutaj dać wejście boczne do parku, bo później nie będę mieć już. Później mi się już to nie uda zrobić tego. Więc proszę bardzo, czekaj. Dawaj. To przykład mamy wejście boczne. Bo jak tu wmontujemy to widowisko, to już będę mieć. Bym miał już z tym problemy. Żeby tutaj jakkolwiek to jeszcze spróbować wcisnąć. Dobra, tu będzie ostry zakręt, tak? Tutaj się tym nie czepiamy tego. Bo tu będzie ostry zakręt i to do tego nie mam nic zbyt dużo też do gadania. Dobra, no i tak, tu sobie podnieśmy na maksa, jak możemy. Dobra, no i teraz tak, pytanie, czy jeżeli robię sobie krętą i zrobię sobie ją tak, to czy to zawsze musi być tak, to chyba zawsze musi być tak. No dobra, no to trudno, zrobimy sobie to więc w ten sposób. Okej, czekaj. Czekaj, bo nie wchodzisz tak, jak ja bym chciał, żeby to wchodziło. Okej, dobra. Dobra, widzę, że będą z tobą problemy. No. Dobra. Teraz spróbujmy. Ciach, ciach, ciach. I ciach. Dobra, całkiem nieźle. Więc stąd będziemy musieli zrobić sobie po prostu zjazd w dół. I tutaj to sobie przejedzie przez to wszystko, ale ponieważ tutaj jest nasz dworzec, a w sumie już nie będę tutaj kombinować. I do tego torowiska wjedziemy. Tylko oczywiście po mojemu, żeby nie było. Czyli mianowicie ciach. Ciach, tory jednokierunkowe tutaj montujemy sobie. Teraz tak, czy tutaj będziesz mieć problem? Bo nie wiem, czy to jest za wysoko, czy co? Jaki ty masz tu problem? Halo? Gra? Chyba nie wiem, jaki ma problem. Więc skoro nie wiem, jaki ma problem, no to nie mogę nic tutaj z nim dyskutować. Raz, dwa. Tutaj byłoby miło, jakbyś przyjechał dotąd i tu byś się podłączył, ale to byłoby trochę zbyt dużo dobrego na raz. Dawaj, jeszcze raz to. Stąd tu wykręcasz i skręcasz tu od razu pod spód. Czekaj. O. Idealnie, dawaj. I teraz tak, to wywal. Bo to mi się mało tutaj podobało. Czekaj, bo tutaj. A może po prostu górą przejdziemy nad tym? Nie, górą się nie uda. Nie mam bota. Okej, dobra. Stąd tu. Okej, dobra, to wejdzie sobie. Stąd tutaj dotąd, dobra. Zrobimy różne akrobacje pod ziemią, bo są różne torowiska pod ziemią, a ja nie chcę mi się ich tutaj wywalać, więc. Więc zrobimy to sobie w ten sposób. Ciach i ciach. I teraz nie, czekaj, pauza jeszcze zanim włączę play. Trzeba znaleźć, gdzie jest, są nasze tory tutaj.
Paragay. Tutaj gdzieś jest nasze tory są. Bo tu przecież jeździ ten pociąg, co nie? Czemu nie widzę tej stacji? Teraz wyskoczy znak zapytania. I ja nie będę mieć co z tym zrobić. Gdzie jest to kurde? Naprawdę mi się rąk. Czekaj. Jechał. Stąd? Tak, bo on miał bardzo długą linię, z tego co pamiętam właśnie. Ale mnie się wydaje, że ja tutaj coś jeszcze skręciłem po drodze. No, póki nie pojawi się ten znaczek, że trzeba coś tutaj naprawić, ja nic nie mogę tutaj naprawić. A tak, wywalmy tylko tutaj światła, to już będzie na początek dobre. I zajmiemy się całą resztą, czyli wejściami bocznymi i tak dalej. Dobra, no tak, ponieważ tutaj ta stacja jest, ale nie działa, no to nie będę się teraz tutaj w ogóle interesować. Mać tutaj jedno faktycznie te wejście boczne, co miało być. Dalej, tu będzie wejście boczne. To byłoby fajnie tak, jakbyśmy postawili te wejście, ale nie wiem na ile to jest realne. Znaczy, w sensie, realne to jest, tak, ale nie wiem na ile nam City by to pozwoliło na coś takiego. Okej. Możemy spróbować w ten sposób. Postawić tutaj raz to wejście. Tylko obszar portowy trzeba dorzucić. Nawet tutaj małym tym. Ciach. Dobra. I teraz postaw tutaj te wejście boczne. No, dokładnie. I jak to wyburzymy, jest, podłączyło się, świetnie. Dobra, no i to samo zróbmy po drugiej stronie. Welcome back. Dokładnie, welcome back. Wywaliliśmy już tutaj ścieżkę, świetnie. Ciach. Okej. I ciach. I zobaczcie, jakie tutaj są teraz piękne wejście. No, i to ja rozumiem. Tak, tu były chyba przejścia. Albo coś tu by musiało być, skoro tutaj aż tyle wywaliło kratek, gdzie oni faktycznie mogli się budować. No nie, dobra. Rzeczą, jaką trzeba niestety wywalić, to jest to całe to. Ponieważ tu ten park będzie się dalej ciągnąć. Więc wy musimy niestety wam powiedzieć bye. Oni się cieszą nawet, jak ich tutaj wyrzucam. No ale to jest akurat typowe dla City Skylines, czyli wyrzucę z ludzi, to oni się wręcz cieszą z tego. Dobra, i co ciekawe, cały czas nie widzę tej stacji. A jestem przekonany, że tu jakaś linia jeździła. Chyba, że zaraz mnie ośnicie i tu... Ej, czekajcie, to w sumie tutaj może rzeczywiście jest prawdziwa stacja. Co była taka zwyczajna i tu nic nie jeździło. No to tak czy siak, jeżeli tutaj w tym miejscu jest, to nie powinno być jakiejś tam dużej zmiany. Zaraz trzeba będzie przestawić ten właśnie to. To jest duże przestawienie, żeby coś postawić, co nie? Można z tego do czegoś takiego dojść. Dalej, tutaj będzie kolejne wejście boczne. Normalnie mam zrobić tego pewnie timelapse'a, ale ponieważ to jest już Snowfall i ostatnie odcinki z niego, no to już sobie pozwolę tutaj na zrobienie zwykłego odcinka. Tak, wejście boczne sobie trochę przestawimy. Żeby było mniej więcej gdzieś tutaj po środku tego. Będą tam mieli bliżej faktycznie do jednego dojścia, ale to mnie akurat mało interesuje. Okej, i tutaj to sobie przestawmy, mimo wszystko będzie to gdzieś tutaj. No dokładnie. Tu ten budynek bye. Tutaj nic ma nie być. I drugie wejście będzie po drugiej stronie. Okej, dobra. No i tak, tutaj już jest tylko kwestia nasza, gdzie co wybudujemy. Dobrze, zanim się zaczniemy zastanawiać tym, przestawmy to, bo to będzie bolesne. Miejmy nadzieję, że... Znaczy tak, będzie bolesne, dopóki Cities się nie domyśli, chyba że się już domyśliło. Chyba że się już domyśliło, że coś jest nie tak. Dobra. Drzewka. I tak. Zrobimy tutaj drogę. Ciach. Po czym dajemy tutaj nasze wejście boczne. Okej, widzę, że masz jeszcze problem z wejściem bocznym. No to mi się mało podoba. Która godzina zwykle? Okej, jeszcze nie ma 19, świetnie. Dobra, i okej. Chyba niech będzie już w ten sposób. Miejmy nadzieję, że uda mi się stąd wykręcić. I powrót robimy ciebie. Okej, dobra. I pytanie do 100 punktów, czy nasze linie autobusowe wróciły? Nie wróciły. Czyli musimy wszystkie linie autobusowe, które tutaj były przed chwilą, poprzestawiać z powrotem. To nie jest aż takie złe, jakby to było normalnie tak działało, więc... Ale niestety no, trzeba przestawić. Szkoda, że tak, tego nie zapisuję i nie poczeka chwilę, a nie od razu wyrzucę tutaj wszystko.
Dobra, no i z tego co mi się wydaje, powinno już być wszystko teraz tutaj całkiem dobrze. Tak? No miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, że już nie macie problemów tutaj żadnych. Tak, przy okazji to jest ta ścieżka. I nie wiem, czy ona tutaj się nie będzie łączyć przypadkiem z tym, ale to na razie co do tego to nie mam zbytnio co tutaj do gadania. Tak jest za mało miejsca. No właśnie, i nie wiem, czy to co przed chwilą zrobiliśmy nie wyjdzie na marne. Chyba tak. Chyba niestety tak będzie. Ponieważ to trzeba stąd wyrzucić kompletnie. Znaczy, wyrzucić, trzeba to przenieść w jakieś inne miejsce, ustronniejsze rzecz jasna. O, ja tutaj widzę bardzo ustronną miejscówkę dla tego. Prąd, no prąd trzeba będzie od ciebie dociągnąć do reszty świata. Więc to akurat nie jest tak, że do ciebie trzeba ciągnąć, więc tylko od ciebie trzeba się przypociągnąć, więc to jest akurat lepsze. Dobra, no i jak to zrobimy, to będzie całkiem nieźle. Zróbmy sobie na chwilę pauzę, bo się zaraz nam tutaj zrobi ciemno, a ja nie lubię jak mi się robi ciemno. No i stąd, tutaj jakbyśmy sobie to trochę powiększyli miejsce, bo możemy. Tutaj sobie to zakręcimy i tutaj się połączymy. Okej, dobra. To nie najlepiej weszło, bo wyszło takie tutaj hula-kula. Dobra, no i teraz pytanie moje. Bo już tutaj ich podłączymy, tak, jak najszybciej chcę zrobić, żeby podłączyć ich. Czy to będzie podłączone? No nie, według mnie nie powinno się łączyć, ale... Ale ja nic... Ale to jest trudne do przewidzenia, co zrobi Cities, więc... Zobaczymy wkrótce. Coming soon. I pierwsze, co tutaj postawimy póki co w tym parku, to będzie właśnie... nasze miejsce widokowe. Tak, dokładnie. To jest... jedna z pierwszych rzeczy właśnie tutaj chcieliśmy tutaj postawić. No ma na jakieś takie miejscówki widokowe, też bardzo będziecie mogli już sobie popatrzeć gdzieś tam, bo nie. Ale możecie już ty jakby coś, to wam zrobiliśmy. Dobrze, która jest minuta odcinka? Jest 27 minuta odcinka, jeszcze jest timelapse do zrobienia. I dzisiejszy odcinek miał być bardziej taki, no taki bardziej właśnie. A jest taki mało bardziej. Ale dobra, tak czy siak. Tutaj zróbmy sobie, nie czekaj, nie, tutaj aż tak nie kręćmy z tym. Tu będzie, zróbmy sobie zejście w dół. Tutaj dojdziesz, ok. Tu chcę zrobić wyjście na górę. Dobra, jedzie. Tutaj. I tutaj wychodzę. Ok, no ma, widzę, że będzie problem. Bo to jest tak pomiędzy tymi pasami i tutaj... No dobra, i one są na różnych wysokościach, nie wiedzieć gdzieś czemu też. Się tutaj akurat to zepsuło, to pamiętam jest. Dobra, spróbujemy w ten sposób. Okej, okay, ni to good, ni to bad. Tak, bo w ogóle możemy zrobić też nad lotniskiem. W sensie, zobaczcie, jeżeli podniesiemy na odpowiednią wysokość. O, bo to jest traktowane w teorii jak zwykła droga. I wtedy też nie możemy sobie zrobić kładkę nad lotniskiem, ale ja jestem realistą. A nie, City Scanner z lowcem. Więc nie będziemy uznawać takiej wersji możliwej. Mogliby to w sumie też naprawić. Okej, okay, tak nie jest aż tak w sumie źle. Dobra. Tylko na końcu rzecz jasna będą zejścia w dół. No, ale nie aż tak długie. O, dokładnie. Tak, i tu będzie zejście w dół. I będzie się tam dalej gdzieś szło, proszę bardzo. I tak samo tutaj. Robię tą ścieżkę, że jak widzicie, może bez drzewek, no bo tutaj drzewka to byłaby ostatnia rzecz, jaką byśmy chcieli, byśmy... Nie chcę powtarzać Smoleńska, naprawdę już... W tej serii co jak co, ale w tej serii to naprawdę dużo już te razy powtarzałem i jeszcze to mogę parę razy to powtórzyć i nie chcę już tego powtarzać, powiem tyle. W sensie, że tutaj to było jak w Smoleńsku na początku. No i zróbmy sobie na razie zwykłe ścieżki, które tutaj faktycznie już będzie można jakoś chodzić. I tutaj gdzieś w tym miejscu, czekajcie, tutaj sobie zrobimy właśnie kółeczko, jeżeli mi się uda je tutaj wstawić. O, dokładnie, ciach. Ciach. Ej, nie wiem, czy mi się tutaj uda zrobić to dokładnie tak, jakbym chciał. Dawaj. Nie weszło. Bo w teorii jest to realne, tak? Co nie? Wyświetla się na niebiesko, co nie? O, widzicie. No ale nie wchodzi. No, ostatni raz. Dawaj. Było. Jest.
Okej, dobra, nie wejdzie. Trudno, zróbmy większe więc kółeczko. Jeżeli tak nie wchodzimy, to zrobimy większe. Ciach. Ciach. No, boglotniska, no bo tutaj jest wszystko boglotniska, ale dobra. No i tak, stąd będziesz mieć dojście do miejsca. Stąd będzie się już ciągnąć ścieżka główna. Która się tutaj będzie właśnie rozciągać na cały ten park i obok niego będą tutaj wszystkie ścieżki się kręcić. Natomiast stąd będą dwie ścieżki szły. Ale aktualnie na razie zrobimy jedną po prostu. Jedna będzie się ciągnąć tutaj do tego i to się jakoś trzeba podłączyć. O, ale po prostu tak. Tu zrobimy sobie to, tak? Tu będzie zejście w dół. Co nie? Dobra. A tu będzie podłączenie z tym. Tak. No i całkiem ładnie już tu zaczyna powoli wyglądać. Dobrze, wróćmy do tej części, bo tutaj się zastanawialiśmy, jak to podłączyć z drugą częścią, co nie? Tak jeszcze chwilę temu. I ja to oczywiście już wymyśliłem, co my tutaj zrobimy. Tutaj zrobimy znany trik z Avizonosh City, tutaj nie oglądaliście. A mianowicie robimy tak. I robimy tutaj zejście w dół ścieżki. I dzięki temu ludzie będą z tego korzystać, jak z normalnej ścieżki i tak dalej, bla bla bla. Ale będzie to dobrze wykorzystane. No. I teraz tak, jedyne co trzeba wywalić to faktycznie te ścieżki tutaj były wcześniej. A dokładnie. Więc to możemy wywalić was tutaj stąd. No sorry, no ale ale takie czasy. No i stąd będzie ta ścieżka sobie już tutaj skręcać normalnie jak zwykła ścieżka szła. I tutaj gdzieś się po prostu podłączymy, tak? Teoretycznie to jest tyle, co tutaj trzeba dużo zrobić. Tak, tylko nie ma popytu aż tak dużych teraz na handel, więc się nie budują. Dalej, tutaj właśnie jeszcze nie wiem, jak tutaj byśmy to zrobili faktycznie. Bo jak idzie sobie ta ścieżka, to byłoby idealną rzeczą, aby ta ścieżka przeszła jakoś tu i się kończyła tuż obok tego wejścia, czyli tu byłoby ostatnie wejście. I to jest nawet w granicach bólu, ponieważ możemy sobie chyba biokopułę przystawić, bo nie wolno wyburzać biokopuły, to jest kompletny zakaz. Wszyscy chyba wiemy. Tak pięknych budynków to nie można robić, wyburzać. O! I a propos, nasz szezo wbiło poziom drugi. Boleśnie jak boleśnie, ale nawet wypłaca się, o dziwo. Podnieśmy to. No a teraz podłączmy tylko do dopłatku do zoo. Tutaj jest minuta odcinka. 32. No to nie jest aż tak źle, nawet bym powiedział. Ale dobra, tak czy siak. Mamy pawilon dla pładów, gazów i tak dalej. Wybieg taki, takiej ptaszeń nie mamy. Dobra, to tak, wybieg dla bizonów, o, jest taki większy trochę. Wybieg dla antylop mamy jeszcze chyba, tak? Nie, chyba wybieg dla antylop mamy. Czekajcie, tutaj jest taki, to jest wybieg dla antylop. Dobra, no to mamy dwa nowe wybiegi i tak całkiem nieźle. Tak samo jest z uniwersytetami teraz nowymi. Jeszcze nie grałem w nie, no bo się nie pojawiły jeszcze tak faktycznie. A ja, jak już zawsze wam mówię, ja nigdy nie dostałem pre-orderów. Za friko. Nigdy nie dostałem pre-orderów do City Scanners, to mogę wam od razu powiedzieć, tak? Ale tak, zobaczymy. No ma, tu sobie wywalimy kawałek tej ścieżki. Mówię kawałek i wyburzam całą, prawie. I tu sobie właśnie zrobimy nasz wybieg dla... co to było? Dla bizonów, dokładnie. Dokładnie i nie inaczej. No a teraz tak, tutaj sobie właśnie zrobimy z takim przejściem do góry, co nie? Aby oni mogli sobie popatrzeć i na jedną stronę, i na autostradę i tak dalej. Tylko tak, tutaj będzie teraz mi trudno ustawić to, żeby było równe do autostrady. Widzicie, jak to skacze. Kurczę. A. No a ujdzie, już tyle powiem, ujdzie, naprawdę, bo tutaj... To jest bardzo trudne do zrobienia, jeżeli się nie ma mówić mod i się kręci przyciskami. Tu akurat muszę przyznać, że na PC jest łatwiej to zrobić. Łatwiej, to nie znaczy, że to jest lepsze, co nie? Bo czasami jak się gra łatwiej, to nie jest takie do końca zawsze lepsze. Lepiej czasami się potrudzić. Dobra, tak czy siak, tutaj ta ścieżka chyba tędy szła. No i to będzie już całkiem dobre. No bo to tak, bo jak się upgrade'ują tutaj parki, to ja do chcę tutaj być właśnie przy nich i tutaj kręcić się przy nich.
Możemy tutaj nawet w sumie puścić tą ścieżkę, o, bo tutaj będzie dosyć duże zagęszczenie ludzi i zainteresowania ludzi dokładnie. Więc to powinno im tutaj całkowicie podwyższyć poziom i atrakcyjność naszego tutaj parku. Dobrze, wracając do tej części, którą chcę dzisiaj skończyć. Tu jakieś macie mindfucki, co jest? Metro nie działa? Coś zepsułem z metrą znowu? Jaki macie problem? Co jest? Halo? Te dwie linie teoretycznie powinny jechać... tutaj mają... Co za... Co? Nie... Tu jest miejsce dla... No to w sumie tutaj była wcześniej ta stacja, ale... Okej, no ma chyba nic nie zrobimy. Dobra, jeżeli się to przerzuci na to będzie pół biedy, ale dobra. Tak czy siak, mieliśmy usunąć tutaj strefę i ludzie się chcą budować. O, to też to dobry znak na kolejny odcinek. Tutaj to wyburzyć. Ogólnie tę całą strefę trzeba wyburzyć z tej części. Tutaj nie, tutaj mogą być w sumie. Się coś może budować. Tej części, ale tutaj dalej to już nie. Jak tam nasza dzielnica okrągła? Całkiem nie mieszkalny. To sądzę, że też jest dobry pomysł. No a poza tym też chciałbym dojść do 200 tysięcy ludzi w mieście, bo to jest, to wiecie, to zawsze jest taki wow. No i to będzie takie wow. No ma, to tak, zrobię wam jednego timelapsa oczywiście z płotów, bo kto by chciał oglądać, jak ja buduję płoty? No właśnie, nikt nie chciałby tego oglądać bez przyspieszenia, bo byście się zanudzili i umarli z wynudzenia. Jeżeli byście w ogóle to oglądali. Ogólnie też chciałem powiedzieć, że bardzo wam dziękuję za to, że tutaj tyle ludzi się zaczyna już powoli pojawiać, no bo dobiliśmy do 151 osób już jest. No, jak zakładałem, to chciałem, to było tylko, że dobra, będzie 10 wyświetleń, będzie kolejny odcinek. Ja to wiem, że zawsze powtarzam wam to, ale no, tylko na przypadkowym. Okej, masz jakiegoś znowu, masz ze mną jakiś podobny. Chyba jak tak zrobimy, teraz będzie tutaj wielki problem, bo wiecie czemu. Co nie? No właśnie, kiełbaśnie, wymyślam jakieś nowe słowa. Ja nie mogę. No tak, postawmy sobie to tutaj może. I stąd tutaj, czekaj, jak my tą krętą. Raz, dwa, trzy. Cztery. Dobra. To sobie pójdziemy do góry. I tu musimy jeszcze... Tak, tutaj to będzie bardzo dziwnie wyglądać, tak? Ale to mniejsza z tym. Raz, dwa, trzy, cztery... Pięć? Może? Dobra, pięć jest wystarczające. Teraz pytanie, czy to mi odpowiada taki zakręcik tutaj? Widziałem lepsze rzeczy na świecie, bym tyle powiedział. No, wywal to. Czy nie, kontowe włącz. Zróbmy tutaj dowolną może sobie. Czekaj, albo zróbmy tutaj w ten sposób. Tak, no bo tutaj nie, bo tu byłoby bardzo mile widziane takie wejście do parku. No ma nie, to jeszcze raz spróbuję. No dobra, to jest całkiem nieźle. I tutaj raz, dwa, trzy, cztery. Przy czwórce nie wchodzisz jeszcze, musi być do pięciu. No to raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wejdzie. Ty, wiesz, wejdzie. Ale jaja. No dobra, no to jak wejdzie, no to bardzo dobrze, tak? Rzecz jasna, tutaj sobie zrobimy zjazd taki w dół, okrągły. A skoro chcę zrobić sobie zjazd w dół, okrągły, to tak. To będziesz się gdzieś tutaj kończyć. No, dokładnie. I dawaj to, i to, i... I będzie raz, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. I jeszcze to jest dół? Czy to już jest na ziemi? Już jest na ziemi, świetnie. No i sądzę, że taki zakręcik tutaj okrągły, plus przy... No tutaj nie będzie, bo tutaj by teraz tutaj całkowicie to psuło. Jest! No nie powiecie, że to nie jest zachęcające do korzystania z tego parku, no. Ja bym się chętnie takim przejściem przeszedł i
to nie tylko dlatego, że wygląda epicko. Nie, naprawdę bym się przeszedł takim przejściem. Bo to wygląda naprawdę bardzo ciekawie i kusząco wręcz. No ma tak, tutaj to się będzie jakoś szło tak. Tu będzie raz, dwa, trzy, bo tu trzeba przejść oczywiście. Tu to przejdzie. O, tu też możemy to w sumie zainstalować. Tu przejdzie i tu będzie, tylko tu będzie to schodzić wolniej. Raz. Raz. I tu będzie raz. O, no spodobały mi się te zakręciki. No powiem wam, że naprawdę, naprawdę to co nas ciekawie wygląda. No, która jest minuta 41 minuta odcinka, a ja nagrać jeszcze muszę dla was timelapse'a. Oczywiście będę go nagrywać, rzecz jasna, później. Czyli nie bezpośrednio po odcinku, a... No nie, tam z parę godzin raptem później pewnie. W nocy, już w nocy. Chociaż, nie no, dobra, teraz jeszcze nie jest noc, teraz jest jeszcze dzień, mogę powiedzieć. Dobra, no i tak, i zróbmy podłączenie do wszystkich tutaj właśnie wejść, jak to powinno wyglądać. Czyli tu jest wejście. Tu jest wejście i te się nie chce podłączyć. Dobra, to jak nie chcesz się podłączyć, to zrobimy to tak. Dalej, stąd tutaj będzie odejść, tu będzie odchodzić to w bok. Czekaj, nie, nie, bo ty, tu masz to zrobić. Ciach i ciach. I tutaj jak jest ten zakręcik, tutaj to ta spidala, to tu sobie zrobimy jakieś tam dojście, może nie wiem, coś tutaj jakieś... Czekajcie, ja tu nawet więcej postawimy. Tutaj postawimy ten plac parkowy. My go sobie tutaj oczywiście obstawimy jakimiś drzewkami czy coś, ale... Ale plac parkowy będzie całkiem ciekawy. No. Dokładnie. I to będzie sobie szło dotąd. Dalej, kolejną rzeczą będzie... Czekaj. Tu wykręć dobrze. O, doskonale. I powiedzmy, że... Tak, tutaj nie chciałem tego ciągnąć i tego nie ciągnijmy tam dalej, bo to nie wiadomo, co tam będzie grasować. I tak, tu jest kolejne wejście. Tylko, że tutaj te wejście to sobie zrobisz z takim zakręcikiem. O, dokładnie. Gdzie tutaj właśnie to sobie jeszcze tutaj wkręcisz. O, dobra. Całkiem nieźle. Czy tutaj się to podłączy po ludzku? Podłączy się nawet po ludzku, świetnie. I tu jest ostatnie wejście, też już jest podłączone. Tak, i teraz mamy jeszcze tą ścieżkę pod spodem, która tutaj jest. My ją sobie szybko podłączymy, ja zrobię płotki. I widzimy się już na końcówce odcinka, jak zawsze. Jak zawsze tutaj w tego typu sediach brakuje nam czasu. Tak, jakoś to już jest. Dobra, czekajcie, to jest wszystko podłączone? Nie, jedna ostatnia ścieżka nie jest podłączona. Ty miałeś być tu podłączony. Dobrze, robię płoty i za chwilę się widzimy na samym końcu. W trakcie tego właśnie mojej nieobecności, znaczy obecności. Jak tutaj się bawiliście i był tam napisik, jak robiłem płotki, pojawiły się trzy nowe rzeczy do naszego parku. Autka z leżaczki i je teraz postawimy oczywiście. Straszny dom, który... No nie wiem jeszcze gdzie wkręcić, ale gdzieś możemy na razie tutaj z tyłu, bo ja go lubię jakieś tam straszne, takie gdzieś tam schowane miejsca. Rozbujena łódź. Oj, to jest dobre miejsce. A, myślę, że to jest tu duże. No, no to tak czy siak, to możemy wstawić tutaj. Tu jest jeszcze trochę atrakcji, przed nami to jeszcze jest. Dalej, to jest autka z leżaczki. To takie małe. Na razie są takie małe gadżety, które można faktycznie gdzieś tam
Nie powiem powciskać, bo to nieładnie zabrzmi, ale można tam w różne miejsca pochować takie rzeczy. No i taką jeszcze rozbujoną jedną łódź możemy sobie w sumie tutaj gdzieś postawić. Ale dobra, wróćmy do tego naszego tutaj parku, bo chcę już skończyć koniecznie teraz ten odcinek, w tym momencie, no może niekoniecznie. Ale tak czy siak, tutaj będzie... Czy tutaj to nie może niekoniecznie. Dajmy sobie tutaj to, bo to będzie akurat dobre miejsce. Proszę bardzo, macie punkt informacji. Na środku sobie wstawimy, bo tutaj możemy całkowicie ten park udekorować już od teraz. Tu sobie postawimy altanę, co nie? Ale na razie dzisiaj postawimy sobie tylko podstawę budynki i skończymy, bo to już czas. Dzisiaj jeszcze formułę oglądałem, a ja może tego nie wiecie, ja bardzo lubię formułę. Znaczy, oglądałem jak oglądałem, tak? To na pewno. Dobrze, czy tutaj mi się jakikolwiek park zmieści? Znaczy, jakakolwiek atrakcja. Hania by się zmieściła. Jest, Hania się zmieści, Hania się zmieści, Hania się zmieści. Jeżeli ktoś nie wie, czemu to nazywam Hania, to niech się domyśli. Ktoś, jeżeli kojarzycie HGW, no to i kojarzycie taką telewizję TVP, no to oni cały czas pokazywali Hanie właśnie, jak sobie skacze na czymś takim, na bulwarach. Więc dlatego ja tak teraz nazywam cały czas Hania. Długa, długa historia, co nie? No, dokładnie. Dobra, tutaj, tu możemy sobie dać ten plac zabaw taki gdzieś tam pod mostem. To nie najlepiej zabrzmiało, ale tak czy siak, macie tutaj pod mostem... tak, tu możemy w sumie nawet coś takiego postawić. Coś takiego bym postawił gdzieś tutaj pewnie, ale tutaj się nie zmieści, więc macie coś takiego. I tak, punkty informacji mamy tu i tu by się przydał jeszcze z jeden, bo tutaj się to trochę rozchodzi. I z jeszcze jeden, ale tutaj to jest tęgo na miejsce, jeżeli chodzi. No, a tutaj wejdzie świetnie, to też. Tak, bo tutaj jest mało miejsca, z tego co możemy się zauważyć, ale nie jest jednak, jak widać, aż tak tragicznie. No ma, toaleta nawet wejdzie. Ła, pani, ale czyste szaleństwo. No ma, no i tutaj teoretycznie by to też wlazło, ale... Ale już mi przerzuca, a nie chce mi się dzisiaj z nim walczyć, więc... Więc proszę bardzo. Dobra, tak, na razie nie daję tutaj dużo atrakcji, no bo jak możecie się domyślać, całym tutaj tą sekcją atrakcji i tym wszystkim tutaj będziemy wmontowywać, w którym naprawdę będzie się już dużo działo, bo będziemy nie dość, że ten park tutaj dalej rozwijać. Czekajcie, o, nazwa dla parku, jak ktoś chce napisać, proszę bardzo. Nie dość, że ten park będziemy tutaj rozwijać, on tutaj będzie, po pierwsze, bawimy się, park główny, kampania reklamowa, prawa zwierząt to nie, nocne wycieczki koniecznie, bo to jest blisko, w sumie, dobra, niech już będzie park główny, ale dobra, i jeszcze więcej zabawy też, czemu by nie, on tutaj będzie się rozwijać, park rozrywki skończymy w kolejnym odcinku, zoo skończymy w kolejnym odcinku, też na pewno, znaczy, czy skończymy to... To jeszcze do gadania się, ale wiecie o co chodzi. Będziemy dalej budować. No i tą dzielnicę będziemy dalej poszerzać, bo z tego co widzę, całkiem ładnie się dzisiaj rozwinęła. Więc co tu dużo mówić, standardowo na koniec odcinka będzie timelapsik. Nie mam jeszcze bladego pojęcia, nawet na jaką muzyczkę puszczam, ale jak możecie domyślać, to dopiero na sam koniec odcinka puszczam. Więc bardzo dobrze. No i tak, dzisiaj kręciliśmy przy paru miejscach. Gdzie by was tutaj zostawić na sam koniec? Tu mamy zoo. Może z taką panoramą zoo. W sumie zoo robiliśmy w ostatnim odcinku, który był prawie miesiąc temu, ale... Tak czy siak, proszę bardzo. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. To tu dużo mówić. Cześć! Thank you.